Siemaneczko, z tej strony Wójcio Browar. Zobaczcie sobie, ile zgromadziłem tutaj moich widzów na serwerze we... Chwila, bo nie chcę przekręcić. Verlis.pl. Zobaczcie sobie, ile wiary. Wystawiam tutaj 11 kuponów SM-ów po 50 SM-ów za jeden yang każdy kupon. Zobaczcie sobie, ile tej wiary tutaj jest. Zobaczycie, ile tego zaraz wywali, jak będą klikać po 10 razy ten sam kupon. 42 sekundy. Ale jazda, masakra, co? Sorry, troszkę laguję, ale laptopa nie wyłączyłem od 2 dni, a dopiero co wróciłem z kursu strażackiego. Zobaczcie sobie, mam nadzieję, że będzie dużo lajków, bo naprawdę, kurwa, tyle SM-ów wyjebać. To masakra. 20 sekund, kurde, ale mam ciarę, kurcza. Ale się stresuje. Masakra, ale się wiary zebrało, ale to jest fajne. I to jest właśnie fajne w Metinie. Uwaga! Uwaga! I na 59. Poszło! Patrzcie się. Są kupony? Idą! Idą! Poszły! Jeszcze jeden. Czemu nie poszedł? A! Patrzcie się, ile graczy wywaliło. Widzieliście? Wszystkich wywaliło. Widzieliście to? Wywaliło. Masakra. Dobra, kupimy im jeszcze kuponik. Kupimy jeszcze kuponik na 100 SM-ów. 500? Nie, 100. Kup sobie. A kupimy 2. Jeszcze 2 razy 100 SM-ów. Dajcie to był szybko. Uwaga, podejście drugie. 16:33 wystawię jeszcze 2 kupony za 100 SM-ów. Przedtem wywaliło 30 osób i to było coś pięknego. Uwaga, zobaczymy, co komu się teraz uda. 10 sekund i zobaczcie, to samo co przedtem. To jest jakaś masakra, jak to się fajnie rzuca na te kupony. Masakra, to jest fajne, naprawdę, to jest fajne. Poszło! Poszły! Ciekawe, ile osób wywali. Widzicie to? Znowu, ile osób? Z 10 osób wywaliło. O Jezu, to jest jakaś masakra. O Jezu, nieźle. Tu patrzcie sobie, zgarnęli SM i fajnie, każdy zgarnął po trochę i to jest fajne właśnie. I to jest fajne, mam nadzieję, że będzie dużo lajków pod tym filmikiem, bo naprawdę, kurde, fajnie to wyszło. Okej, widzimy się już na XP-ieniu. Okej, wbijamy duchowe na G. Mam nadzieję, że wejdzie, nie tak jak pechowo, jak silne. No nie wierzę. Kurwa. Okej, kolejna książeczka i... Kurwa. Te książki mamy, ale czy nam zwojów wystarczy teraz? M7. Kurwa, nie pomyślnie. Chuj, no trzeba dokupić zwojów, no co zrobimy? No kup sobie, no niestety. Niestety, chciałbym wam kupić, no ale sam muszę sobie skilla na G wbić. Ja od razu mówię, że no nie patrzcie na to, ile ja wydaję SM-u, bo ja gram dla was, ja nie gram dla siebie, gram dla zabawy, gram, żeby ten serwer rozruszać, bo jest naprawdę bardzo fajny serwer i chcę się na nim tu pobawić, ale na wojnach gildyjnych. Zobaczcie sobie, jaki kurwa niefart. M7, M10, kurwa. No, G1. Pięknie.
Zobaczmy sobie, jak to ładnie wygląda. Py, kurwa, poszło. Silne na G1, pięknie. Kamień duchowy gdzieś tu miałem. Pyk. Duchowe pierdolnięcie. Tak, dalej. Trenuj. Niepowodzenie. Uhuhuhuhu. Trudno. Wiecie co, wynalazłem nową metodę ekspienia, że po prostu mentalem te łuki na tym serwerze po prostu podchodzą do nas, także zajebiście się ekspi na tych pierwszych spotach, kurde, tam się mordowałem, padałem, a patrzcie się co tutaj się dzieje, jak ten eks fajnie leci tutaj. Zmianki się sypią, kurwa, jak... No jak woda. Jestem ciekaw, czy tutaj szpony skorpiona są potrzebne, a jeżeli są, czy po prostu ich na dropie coś. Czy dopiero od większego levela. W każdym razie, no widzicie, pół levela za takie gówno i to jeszcze nie na tym wierzchowcu, co trzeba. Gdzie jest biały kotek? Czemu nie mam białego kotka? Kaj jest biały kotek. Spróbujmy się... Dzik teraz, kurwa. Dobra, niech będzie dzik. Zaraz sobie poszukam tego białego kotka, tylko wam jeszcze chcę pokazać siłę mojego mentala. Patrzcie się, kurde, jak to idzie. To jest jednak mental. Mental na V2 to jest kosa. Widzieliście, znowu pół levela wpadnie i będzie 44. Ale wiecie, chyba nie ma sensu dalszego ekspienia nagrywać. Tutaj po prostu jak wbije chyba jakiś większy level, albo na jakimś okrągłym level upie się zobaczymy. No bo widzicie, jak to idzie tutaj. No po prostu tak się trochę tutaj pobawię, także byłoby tyle. Okej, spróbujemy wziąć spocika. I kurwa, fail. Fail jak zwykle, kurwa, wujek browar musiał zrobić. Nie byłem w ruchu, a wziąłem pelerynkę i bijemy na środku, no ale niestety się wykurwie, no. Ach, niedużo brakło. Jakby ta kulka skoczyła wcześniej, to może bym to uciągnął. Ale chuj no, zaraz nagramy jeszcze raz. Okej, jedziemy jeszcze raz to samo. Te węże sporo biją, przydałoby się troszkę więcej defa. Zobaczcie się, zaraz wejdą te węże, jak mnie zaczną kurwa napierdalać. Dobra, 50. poziom mam, no fajnie, żeś mi wyskoczył z informacją. No ale ja tu teraz ostro jadę, nie? Dobra, tak jak mówiłem, no, że na wężach się skasuje. Te węże jednak troszkę za dużo mnie biją. Zaraz sobie otworzymy skrzyneczkę na 50. Zobaczymy, co z niej poleci. Gdzie jest skrzyneczka? Tu jest. Pyk. O, KU lidera. 40 zmianek. Przepustka. Nie no, fajnie, fajnie. Marmur 10 bony. Fajnie. Jak widzicie, leci tego dość sporo dropu. Także jest ekstra. Dobra, widzimy się na kolejnych pełnych level upach. Okej, spróbujemy dobić 5-5. Zobaczymy, czy to się uda. Jestem już bez PDK, także zobaczymy też, jak to poleci. No dawaj, byle 5-5, to potem się już mogę wyjebać. Strasznie dużo węży jest, trzeba stąd spierdalać. Albo chuj. Te węże biją strasznie mocno. Ale spróbujemy, zobaczymy. Chyba nie dobiję. Znaczy chyba, że się wyjebie, nie? Ale w sumie się nie wyjebałem nawet. Muszę sobie sam sobie przyznać, że sobie dosyć ładnie to zajechałem. Trzeba jeszcze jechać po jednego spota zebrać. Pyk, pyk, pyk. Elegancko. To już jest kurwa 5-5. Czy jakiś matu do mnie dzwoni? Ale chuj, nie odbierzemy. Trzeba dobić level up. Okej, 5-5. Widzimy się za chwilę. Okej, spróbujmy topkę wbić. M2. I niepomyślnie. Topka M2. Mamy trochę tych szkatułeczek. Otwórzmy, zobaczymy, czy będą z nich lecieć zwoje EXO, bo w sumie tego jestem ciekawy. A mamy ich już trochę, także myślę, że jest na to szansa, jeżeli z nich lecą. Dłoń przebicia, jakieś tam. Piąty bon leci, widzę. I zmianeczki. Znowu piąty bon. A kurwa.
Nie, zaczarowanie, szkło. Znowu dzwonić, przebić jakieś pelerynki. A kurde, czyli no, dłonie przebicia poleciały, fajnie, tak? Dłonie krytyka chyba nam też poleciały. No to fajnie, nie? Mamy te dłonie. No, piąte bony poleciały, no też spoko, nie? No ale kurwa. Dlaczego nie mamy kurwa EXO? Czyżby nie fart, czy po prostu nie lecą? Możecie napisać w komentarzach. Oj, coś przelagowało. Dobra, spróbujmy sobie Evo powbijać. Zobaczmy, co jest w ogóle potrzeba na Evo. Także na razie je. O kurwa, mać, co ja żem to wyklikał. Nienawidzę tych misji, kurwa. Dla mnie, kurwa, wszystkie te misje są beznadziejne, kurwa. Nie lubię misji, kurwa. Kto to wymyślił misję w Metinie? W Metinie trzeba napierdalać, a nie. Ebo na 4. Siła. I na 5 już będzie pewnie ten kawałek klejnotu potrzeba, którego nie mam. No ale przynajmniej Ebo plus 4. Lepsze niż takie kolczyki. Dobra. Tyle na razie. No cóż, wiecie co? Powoli będzie trzeba kończyć chyba ten odcineczek. Myślę, że w następnym odcinku na pewno coś zamieszamy, bo mamy sporo zmianeczek. Prawdopodobnie będzie to biżuteria na pin 4. Może jakaś tarcza, hełm, nie wiadomo. Na pewno biżuteria na pin 4 będzie do mieszania. Więc chyba tyle, nie? Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak widzicie, mental już zaczyna wyglądać jak mental. Te skille już jako tako wyglądają. EQ już jakie takie jest. V2 jako tako dajemy radę, także. W następnym odcinku już myślę, że będzie całkiem w porządku. Jeszcze wyjebę duchowe, kurwa, na koniec. Jeb, kurwa. Okej, na razie, cześć.